kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, za oknem mamy już prawdziwą wiosnę. No niestety nie możemy z tego korzystać tak w 100%, ale trochę mnie to zmotywowało do tego, żeby zrobić mały przegląd szafy i przygotowałam dla was 5 stylizacji na wiosnę. Wiem, że nie mamy okazji teraz wychodzić, spotykać się ze znajomymi, ale uważam, że nawet wychodząc do sklepu, do apteki albo wyrzucić śmieci, możemy wyglądać ładnie i zrobić sobie tą przyjemność i może zainspiruję was do tego, żebyście też zrobiły taki przegląd szafy i już pomyślały o tym, jakie stylizacje sobie skompletować. Mam dla was kilka sukienek, spodni, zresztą zaraz same zobaczycie. Na razie jestem w takim wydaniu dresowym, domowym, ale zaraz to się zmieni. Słuchajcie, zanim zaczniemy i zanim pokażę wam to, co dla was przygotowałam, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli oczywiście moje filmy wam się podobają. Zostawcie łapkę w górę i komentarz, będę wam bardzo wdzięczna. No i co, lecę się przebierać i pokazuję wam pierwszą stylizację. Pierwsza stylizacja to są jasne dżinsy z takim pięknym haftem, tutaj uwielbiam je. Zwykły czarny top. Słuchajcie, to jest taka stylizacja na luzie, w której możemy sobie pójść do sklepu, na spotkanie ze znajomymi. Ale tak samo myślę, że możecie w takim outficie pójść spokojnie na imprezę. Wystarczy mi mocniejszy make-up, jakieś dodatki w postaci kolczyków. Słuchajcie, tutaj szczególną uwagę chcę zwrócić na tą piękną torebkę na telefon, taką mini torebkę. Jest ona marki Vincent Rosette. Jest ze skóry, jest robiona ręcznie. Jest to polska marka, naprawdę mam jeszcze od nich taką nerkę. Na pewno już ją widzieliście na jakichś vlogach. I jestem zakochana w niej, ponieważ uważam, że tak naprawdę to ona stworzyła tą stylizację. Można sobie ją tutaj założyć w ten sposób przez ramię, ale ma też taki paseczek w talii i super ją podkreśla. Uważam, że świetnie w ogóle się wpasowała tutaj z tymi spodniami, z tym haftem. Te spodnie są z Zary, no niestety kupiłam je już kilka lat temu. Top również jest z Zary, torebka Vincent Rosette, a buty kupiłam w Madrycie. Nie mam pojęcia, jakie są firmy, ponieważ to był przypadek, że je kupiłam, ale być może można dostać je online. Oczywiście wiecie, ta dziura jest trochę duża, więc to jest na taką ciepłą wiosnę, na ciepły wiosenny dzień. Myślę, że spokojnie do tego możemy założyć jakąś kurtkę skórzaną albo właśnie nawet taką jeansową pasującą do tych spodni w takim kolorze. A jeżeli chcemy wyglądać bardziej elegancko, zakładamy do tego buty na obcasie. Ja uważam, że te by tutaj super wjechały i możemy tak iść na imprezę. Najlepiej. Trochę na luzie, wiecie, nie lubię nosić za bardzo obcasów, bo jest mi po prostu niewygodnie. Już wam opowiadałam, że coś musi być naprawdę piękne, żeby było niewygodne i żebym to założyła. Teraz przejdziemy do takiej trochę bardziej eleganckiej wersji. Myślę, że dużo z was na przykład chodzi do pracy, czy też, nie wiem, na jakieś spotkania, a poza tym fajnie nawet czasami tak elegancko ubrać się na wyjście ze znajomymi. I to będzie moja druga propozycja. Dobra, to lecę się szybko przebrać. Słuchajcie, moja druga propozycja, tak jak mówiłam, jest nieco bardziej elegancka. Wybrałam spodnie z błyszczącego materiału, są one z Zary. Mają fason takich bojówek, do tego założyłam duży pasek. Przywiązałam sobie też koszulę w ten sposób. Ta koszula jest super, ponieważ ma naprawdę przepiękny materiał. Wiem, że tego pewnie tak nie widać. Jest taki cieniutki, lejący się i to wszystko delikatnie błyszczy. Oczywiście nie musicie jej przywiązywać, można ją również wsadzić w spodnie. Do tego wybrałam sobie sandałki zamszowe, też w takim beżowym kolorze. Mega wygodne. Chyba jedyne buty na takim obcasie, sandałki, w których chodzę i które są wygodne. Powiem wam, że tak samo się bardzo dobrze w tym czuję. Myślę, że to jest fajna stylizacja właśnie na jakieś wieczorne wyjście ze znajomymi, czy na jakieś niezobowiązujące spotkanie. Oczywiście, jeżeli tą koszulę bym rozwiązała, zapiła trochę wyżej i wsadziła w te spodnie, myślę, że byłaby też to super stylizacja do pracy albo na jakieś spotkanie biznesowe. Spodnie są z Zary, w ogóle to są moje ulubione bojówki, naprawdę są świetne. Pasek również jest z Guessa. Koszula z Reserved. Okulary są z Lux Brille. Dużo osób pyta o te okulary na kanale Yuria. Dobra, przechodzimy do kolejnej stylizacji. Teraz było trochę bardziej elegancko. Teraz pokażę wam taką wersję siebie, jaką lubię najbardziej, czyli trochę bardziej na luzie. Pokażę wam, jak fajnie wyglądać w dresie i skompletować taką stylizację, żeby była nam wygodnie, a jednocześnie, żebyśmy wyglądały naprawdę dobrze.
Słuchajcie, to jest moja propozycja, jeżeli chodzi o taki luźny look, wiecie, jak idziemy na spacer, na zakupy, spotkać się ze znajomymi. Ja muszę wam powiedzieć, że ja uwielbiam chodzić w dresach. I chodzę w dresach nie tylko po domu, bardzo często wychodzę w dresach, gdzieś właśnie na zakupy, czy na spacer. Dajcie w ogóle znać, jak wy macie z dresami, bo wiecie, to różnie bywa. Niektórzy uważają, że dresy są właśnie po to, żeby chodzić w nich po domu i że to tak nieelegancko wychodzić w nich na zewnątrz. Ja akurat bardzo lubię wychodzić w dresach i na przykład uważam, że taka stylizacja z jeansową kurtką, fajnymi sportowymi butami, naprawdę wygląda dobrze. Słuchajcie, do takiego outfitu najchętniej założyłabym jakiś mały plecaczek. Ja mam taki różowy, który tutaj fajnie pasuje. To jest w ogóle też super stylowa do samolotu, wiecie, jak gdzieś lecicie, bo jest bardzo wygodna i myślę, że też fajnie wygląda. Wyjątkowo jak na mnie nie ma tutaj elementu czerni. To chyba będzie jedyna stylizacja bez czarnego. Wiecie, że to jest mój ulubiony kolor. Buty są to Asicsy. Spodnie mam z second handu, są one z, takie, z takiego ala zamszu. Topik jest z Zary, a kurtka z Reserved, z tym, że kurtkę trochę przerobiłam, ponieważ była taka bardzo duża, oversize'owa i długa. Ja ją obcięłam i poszarpałam do końca. Do tej stylizacji fajnie też wiadomo okulary. Okulary są z Perfoir i kupiłam je już naprawdę z 2 lata temu. Dużo osób też o nie pyta na moim Instagramie. Plecaczek dostałam od mamy i powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, co to za firma. Będzie to sukienka, ale będzie to sukienka w takim sportowym wydaniu, czyli również w takim, jakim najbardziej lubię. No dobra, to nie przedłużając, idę się przebierać. No i mamy kolejną stylizację, myślę, że taką najbardziej dziewczęcą. Ta sukienka może być w takiej wersji eleganckiej bądź nie. Ja sobie tutaj założyłam białe konwersy, trampeczki i myślę, że super wygląda w takiej wersji na sportowo, ale jeżeli założyłybyśmy do niej buty na obcasie, wyglądamy też fajnie. To jest jedyna rzecz w groszki, jaką posiadam. Bardzo podobają mi się jej rękawy. Są takie tutaj delikatnie szersze i też to, że ma kieszenie. I tutaj znowu założyłam moją mini torebkę. Uważam, że super tu pasuje i bardzo fajnie podkreśla talię. Jest to taka luźna stylizacja na co dzień. Będzie też fajnie wyglądać z tymi okularami. To już się powtórzyło. No dobrze, teraz pokażę wam moją ulubioną chyba sukienkę, którą mam w szafie. Ją również mogę założyć do trampek, ale pokażę wam w takim wydaniu z butami na obcasie. Sukienkę, którą zaraz wam pokażę, super sprawdzić na przykład na randkę albo na jakąś wieczorną kolację. I założę ją już do butów na obcasie. Tutaj jest taka sukienka w wersji sportowej z trampeczkami. A zaraz przechodzimy do wersji na obcasach. W ogóle muszę wam powiedzieć, że ja zazwyczaj ubieram się tak bardziej na luźnie i na sportowo. Ale właśnie jak się robi wiosna, słonko, więcej czasu spędzamy na zewnątrz, wtedy bardzo lubię chodzić w sukienkach, w spódniczkach i zdarza mi się też założyć obcasy. Dobra, to lecę się przebierać. To jest jedna z moich ulubionych sukienek, jakie mam w szafie. Pamiętam, że dorwałam ją już kilka lat temu na jakiejś turbo wyprzedaży w Reserved. Kosztowała chyba 40 zł. Ma przepiękne rękawy, piękne wykończenia i przede wszystkim cudny kolor. To jest taki gołębia, może bardziej wpadający w fiolet. Zawsze noszę ją z paskiem w talii. Bardzo lubię do niej właśnie zakładać te buty. Mają taki wężowy print. I myślę, że to jest już taka sukienka na jakieś większe wyjście, na przykład na randkę, czy na jakąś okazję, imprezę. Tylko jedyny właśnie minus tej sukienki jest taki, że musi być naprawdę ciepło, ponieważ traci ona praktycznie cały swój urok w momencie, kiedy założymy tutaj jakąś okrycie wierzchnie, czy to będzie kurtka jeansowa, czy ramoneska. Ona właśnie zyskuje tym, że ma te piękne rękawy i myślę, że nie warto tych rękawów chować pod kurtką. No i generalnie mój film nie byłby moim filmem, gdyby nie pojawił się tutaj
mój kot, który chciałby też się przejrzeć w lustrze, zobaczyć, czy na pewno ładną stylizację dzisiaj. Ładnie, Bentusz, wyglądasz? Myślę, że tą stylizację jest super uzupełni mała czarna torebka. Buty są dosyć charakterystyczne, więc chciałam, żeby ta torebka była taka bardzo delikatna i subtelna. Można ją założyć na pasek, ale ja raczej bym sobie wzięła ją tak w rękę. Też, żeby nie odwracać uwagi od tego marszczenia tutaj. Buty są z Guessa, sukienka jest z Reserved. Ta torebka, przyznam, że nie pamiętam skąd jest, ale jest z jakiejś sieciówki i dorwałam ją na jakichś wyprzedażach. A pasek skórzany dorwałam w second handzie. Mam nadzieję, że moje stylizacje Wam się spodobały. Mam nadzieję, że przede wszystkim zmotywowałam Was trochę do tego, żeby mimo to, że siedzimy w domu i mamy jakieś super okazje do wychodzenia, po prostu ładnie wyglądać dla samych siebie. Dajcie mi koniecznie w komentarzu znać, która ze stylizacji spodobała Wam się najbardziej. No i czy w ogóle takie filmy Wam się podobają i czy mam zrobić na przykład kolejną edycję moich stylizacji wiosennych, ponieważ mam naprawdę bardzo dużo pomysłów. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz, subskrypcję i lajkę, jeżeli oczywiście taki film Wam się podobał. I słuchajcie, jeszcze Wam cudownych świąt. No niestety, pewnie nie spędzimy ich w gronie naszych najbliższych i w gronie rodziny. Pamiętajcie o tym, że zawsze można połączyć się na Skype'ie, gotować coś dobrego, spędzić ten czas w sposób wyjątkowy. Także wesołych świąt dla Was, się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!